poprzednim odcinku. Marcos nie był taki, jak ci się wydaje. Miał więcej wad niż ja, tylko że nigdy ich nie dostrzegałaś. Był kłamcą i hipokrytą. Wstydzę się za ciebie, a ja wstydzę się, że mam taką matkę. Jeśli masz wątpliwości i nie jesteś pewny swojego powołania, ja to zrozumiem. I Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Zdjęcia. Reżyseria. Co tu robisz? Nic nie mów. Wraz z José Antoniem śledziliśmy kurs tych akcji. Bardzo spadł, ale chyba zaczyna piąć się w górę. Dziś kurs jest stabilny. Gra na giełdzie jest dla mnie czymś zupełnie niezrozumiałym. Przypomina hazard, ruletkę. Nie, jeśli się wie, w co inwestować. Na przykład Miller's Cross. Gdybym miała pieniądze, kupiłabym ich akcje. Gdybyś miała pieniądze, po co ci one? Wkrótce odziedziczysz fortunę. Nie chodzi o same pieniądze, lecz o ich zarabianie, o wygrywanie. Rządza władzy. To uczucie jest mi obce. Widać. A ja uwielbiam władzę. Podejmowanie decyzji jest takie podniecające.
A kiedy są trafne, wiesz, że jesteś lepszy od innych. Kupno akcji zawsze wiąże się z ryzykiem. Jeśli ich kurs wzrośnie... Pięknie wyglądasz, kiedy coś cię podnieca. Daj mi spokój. Czego chcesz? Mówię poważnie. Nie teraz. Rozpraszasz mnie. Zażyj kropli waleriana i daj mi spokój. Czasami odnoszę wrażenie, że jestem ci niepotrzebny. Żyjemy w innych światach. No estar cerca de ti, eso es lo que es. Hola. Cześć. Co zamierzasz dziś robić? Chyba odwiedzę wujka Jesusa. Mówił, że byłaś u niego z Melissą. Wpadłeś mu na chwilę. Chciałyśmy spotkać się z Czelą. Czego chciałaś od tej kobiety? Jest twoją szwagierką. Pogódź się z tym. Jeśli Jesus chce żyć z kobietą, która zawarła pakt z diabłem, to jego sprawa. Martwię się o ciebie. I nie udawaj, że nie wiesz, o czym mówię. Pojęcia nie mam. Nie podoba mi się to, że przyjaźnisz się z Melissą. Nie lubię tej dziewczyny. Mam o niej gorsze mniemanie niż o jej bracie. Co ci zrobiła Melissa? Nic więcej ci nie powiem, ale wiedz, że nie powinnaś się z nią zadawać. No te conviene juntarte con ella. Dame. Dlaczego? Nie chciałam ci tego mówić, ale twoja przyjaciółka ostatniej nocy dopięła swego. Sam mówiłeś, że mam się rozerwać. Rozrywka to jedno, a nocowanie poza domem to co innego. Posłuchaj, nie jesteś już dzieckiem. Możesz robić, co chcesz. Ale dopóki mieszkasz ze mną, odpowiadam za ciebie. Martwię się. Przykro mi. Obiecuję, że więcej tego nie zrobię. W porządku. Porozmawiajmy chwilę. Jadłeś śniadanie? Nie, ale nie mam czasu. Porozmawiamy wieczorem. Gniewasz się na mnie? Tak. Ale przejdziemy. Na razie. Dzień dobry. Podać śniadanie? Tak, ale później. Czekam na José Antonio. Nakryć w jadalni? Tak. Hola. ¿Puedo? Mogę? O tej porze zawsze dokarmiam gołębie. Rzadko wstajesz tak wcześnie. Czekam na kogoś. Tak? W piżamie? Co w tym złego? Chyba nic. Zależy, na kogo czekasz. Pójdę nakarmić gołębie. Przepraszam. Nie ma za co. Firma Miller's Cross na pewno nie stanie na nogi? Tak. Trzeba być durniem, żeby kupować jej akcje. Dzięki za informację. Ciao. No.
No me digas. Dokarmiasz gołębie? Tak, już mnie rozpoznają. Pani Lucrecja ich nienawidzi. Mówi, że brudzą i hałasują. Powiedziała, że będzie do nich strzelać. Biedne ptaszki. Lepiej, żeby cię nie przeuważyła. Lubisz gołębie? Uwielbiam je, są takie słodkie. Symbolizują pokój. Imię Paloma, czyli gołębica, bardzo do ciebie pasuje. Dziękuję. Ale gołębie wciąż się biją między sobą. Nie biją się, tylko porozumiewają. Muszę iść powiedzieć Fernandzie, że nakrywam do stołu. Oczekuję gościa. Narzeczonego? Nie wiem. Masz brudne myśli, ciociu. Dlaczego lubisz wszystkich obgadywać? Wymyślasz niestworzone rzeczy, żeby tylko czernić Melisę. Nigdy bym tego nie zmyśliła. To grzech. Mówię prawdę. Nie mogłam spać. Usłyszałam hałas w pokoju Pablo. I co? Przecież mógł być sam. Już ja wiem, co to były za dźwięki. Nie powiem ci, bo jesteś za młoda. Słyszałam głosy, jęki. Ta bezczelna ślizgnęła się do pokoju Pabla jak zły duch. Skusiła go. Nie wierzę, żeby Melisa wkradła się do pokoju Pabla. To niemożliwe. Słychać było szeptem. Podeszłam do drzwi. Dzień dobry. Jak się wam spało? Z czystym sumieniem. Co jej jest? Nie wiem. A tobie? Co tak na mnie patrzysz? Nic. Wychodzisz? Tak. Wpadnę do kościoła. Wyspowiadać się? Zostaw, pozbieram. Wybacz, jestem taki niezdarny. Niewyspany? Ciotka Consuelo mówi, że w twoim pokoju słyszała głosy. Dziwne. No ja nic nie słyszałem. Widziałeś się z Melisą? Nie. Tak. Wczoraj. Muszę już iść. Dzieci pewnie już czekają. Gdzie? Na parafii. Prowadzimy specjalne zajęcia dla dzieci. Nie mówiłem ci? Prałat Merino zaakceptował mój projekt. Zbieram fundusze na jego uruchomienie. Chcemy, żeby dzieci mogły się zająć czymś ciekawym i pożytecznym. Dzięki temu nie będą się szwędzać po ulicy. Trochę się denerwuję. Tym projektem? Przecież robiłeś to w innych miastach. A może denerwujesz się z powodu czegoś, czego nigdy nie robiłeś? Albo robiłeś bardzo dawno? Nie wiem, o czym mówisz. Ten projekt jest znacznie trudniejszy od poprzednich. Gość jeszcze nie przyszedł? I chyba nie przyjdzie. Nie chcę dłużej czekać. Zanieś mi śniadanie do pokoju. Hola. Hola. Opiekujesz się gołębiami? Uwielbiam je karmić. Patrz. Myślałem, że ciotka przypisała ci rolę służącej.
Czasami nie wiem, co mi wolno robić, a co nie. Ostatnio popełniłam wiele gaf. Wszystko jest tu dla mnie nowe. Niektórych rzeczy nie rozumiem i nie wiem, jak się zachować. Bądź sobą, Milagros. W tym właśnie problem. Wcześniej wiedziałam, kim jestem. Ale od kiedy tu mieszkam? Mogę udzielić ci rady? Nie próbuj być kimś, kim nie jesteś. Nie znam cię zbyt dobrze, ale sądzę, że masz dobrze poukładane w głowie. Wiesz, czego chcesz? Nie zmieniaj tego, żeby przypodobać się rodzinie. Patrz. Zawsze przylatują? Chyba mnie poznają. Widzisz? One dobrze wiedzą, kim jesteś. Twoja ciotka czeka na mnie. Muszę jej powiedzieć, że wpadnę po nią do szpitala. Tak. Lucrecia de la Torre. Widzę, że rozwiązała pani problem pielęgniarki. Owinęłam ją sobie wokół palca. Może nie będzie trzeba do niczego jej zmuszać. A jeśli jest jednym ze świadków? Jeszcze nie wiem. To prawie pewne. Mówiła, że nie opuszczała pokoju Rafaela ani przez sekundę. Była przy nim do końca. Mówiła jej pani o testamencie? Jeszcze nie. Najpierw chcę zdobyć jej sympatię. Dla pani nie będzie to trudne. Zaprosiłam ją do japońskiej restauracji. Biedna siostra nigdy nie jadła w takim miejscu. A jak tobie poszło z Sebastianem? Po tym, jak z tobą rozmawiał, okropnie się z nim pokłóciłam. Szkoda. Bez trudu zdobyłem jego zaufanie i przyjaźń. Sebastian jest dobrym chłopcem, ale potrzebuje wsparcia. Pomożesz mi? Oczywiście. Już się z nim zaprzyjaźniłem. Liczę na ciebie. Nie mam głowy do zajmowania się problemami tego chłopca. Proszę się nie martwić. Hola. Wiesz, co widziałam? Robisz się podobna do Teodora. Co widziałaś? Nie zjesz grzanek? Nie wiem, dlaczego Paloma się upiera. Dobrze wie, że nie jadam pieczywa na śniadanie. Nie jadłaś? Jadłam, ale nie mogę się oprzeć. Nie uwierzysz. Co? Wiem, kto podoba się Kalece. Kto? Nie uwierzysz. Celso. Nie. Nie wiem, czy ci powiedzieć. Może ci się to nie spodobać. Stałeś się dla mnie kimś niezastąpionym. Taka jest moja rola. Czy to źle? Gerardo zwrócił mi na to uwagę. Chciałbym wiedzieć, co pani powiedział. Pewnie źle się o mnie wyrażał. Szczerze mówiąc, bardzo źle. Wolę tego nie powtarzać, bo i po co? Mam nadzieję, że opinia pana Beido nie wpłynie na pani zdanie o mnie.
Zawsze szanowałam Gerarda, ale ostatnio czuję dla niego wyłącznie pogardę. Irytuje mnie jego moralizatorstwo, ostentacyjna uczciwość. Pozuje na świętego. Bardziej przypomina kaznodzieję niż prawnika. A ty i ja, zachowując odpowiedni dystans, znakomicie się rozumiemy. José Antonio? Kalece podoba się José Antonio? Oszalałaś. Co ty pleciesz? Widziałam ich, byli razem w ogrodzie. O której przyjechał? Czekałam na niego ze śniadaniem, aż się znudziłam. To kara za moją niecierpliwość. Co robił José Antonio z naszą kuzyneczką? Rozmawiał. To wszystko? I dlatego sądzisz, że nie widziałaś jej miny. Patrzyła o tak. Jak na księcia z bajki. Była szczęśliwa. Szkoda, że tego nie widziałaś. Kupa śmiechu. A on? Nie jestem pewna. Może mu się podoba? Tylko, że chodzi z tobą. A ona o tym nie wie. Biedaczka. Pewnie rozpaczliwie szuka kogoś, kto nie zwracałby uwagi na jej kalectwo. Milagros i José Antonio? Nie wierzę. A dlaczego nie? Jest zwykłym pracownikiem. Pewnie czuje się bliższy jej niż ciebie. Nie będziesz jadła? Sądzę, że pora kupić te akcje. Według tego raportu ich cena znowu spadła. O pół punktu. Mam dobre rozeznanie. Nie ulega wątpliwości, że zdrożeją. Za dzień lub dwa. Jesteś pewien? Wczoraj w to wierzyłam, ale po dzisiejszym spadku... To zmyłka, żeby zniechęcić tych, którzy boją się ryzyka. Pani taka nie jest. Nie, ale wolę zaczekać do jutra. Jutro będzie za późno. Teraz albo nigdy. Problem w tym, że nie wolno mi kupować akcji za pieniądze firmy. Na pani miejscu przeznaczyłbym na to wszystkie swoje oszczędności. To wyjątkowa okazja. W kilka dni pomnoży pani swój majątek. Oszczędności? Nie mam ani grosza. A pan Benjamin? Ma niewielki kapitał. Ale nie sądzę, żeby się zgodził. Żyje z procentów i nienawidzi inwestycji. Jeśli wolno zapytać, jak duży jest ten kapitał? Nieduży. Jakieś 500 000. To wszystko. Myślisz, że wystarczy? Oczywiście 500 000 to spora kwota. Gdybym był pani mężem, nie wahałbym się ani chwili. Dobrze, porozmawiam z nim. Kto się rano śmieje, wieczorem płacze. Czemu przyjechałeś tak późno? Czekałam na ciebie. Chciałam zjeść z tobą śniadanie. Mogę wejść? Proszę. Nie wiem, czy to odpowiednia chwila na rozmowę. Ciekawe, co by się stało, gdybym nie przyszedł. Dałabyś mu wszystko, o co by cię poprosił? Nie chciałam, przysięgam. Zna mnie pan od wielu lat. Do wczoraj całkowicie ci ufałem. Ale po tej żałosnej scenie, której byłem świadkiem... Wiem, zawiniłam. Co teraz będzie? Zwolni mnie pan?
Powinienem. Ale pomimo oburzenia, jakie czuję, wiem, że to nie twoja wina. Wilson cię omotał. Pewnie jesteś w nim zakochana. Dokonałaś najgorszego wyboru w swoim życiu. Jemu na tobie nie zależy. Uwiódł cię, żeby cię wykorzystać do swoich celów. To nieprawda. No cóż, obyś odkryła prawdę, zanim będzie za późno. Co będzie ze mną? Wyrzuci mnie pan? Wiesz, że cię lubię. Nie chcę cię pozbawiać pracy. Możesz tu zostać, ale pod warunkiem, że nigdy więcej go tu nie wpuścisz. Obiecujesz? Tak. Chciałabym odzyskać pana zaufanie. Ufam ci, ale... Czyżbyś była zazdrosna o swoją nową kuzyneczkę? Myślisz, że kaleka mogłaby mi się spodobać? Możliwe. Masz fatalny gust. Tak, bo ty mi się podobasz. Lubię, jak ty się ze mną drażnisz. Tak? Więc przestaję. Okropny z ciebie złośliwiec. Cześć, gryzie piórku. I tak zjedzą moje brzoskwinie. Założę się, że nie. O co chcesz się założyć? Jeśli wygrasz, ugotuję ci coś pysznego. Ale zjesz w kuchni, bo nie chcę zadzierać z ciocią. Jeśli ja wygram, dam ci najpiękniejszą brzoskwinię. Hola, Benjamin. Hola, tía. Hola. Co tu robisz? Nie wolno mi cię odwiedzać? Oczywiście, że wolno, ale nigdy tu nie przychodzisz. Tylko dlatego, że nie mam czasu. Ogród jest piękny. Gratuluję ci. Dziękuję. Tutaj zasadzę hortensję. Po ścianie piąć się będzie bluszcz. Milagros bardzo mi pomaga. Dziękuję. Będzie ślicznie. Zawsze miałeś dobry gust. Chciałabym z tobą porozmawiać. Zostawię was. O co chodzi? Chciałam cię przeprosić za ostatnią noc. Nic nie mów. Wiesz, jakie ostatnie miałam przejścia. Czasami bywam nieznośna. Nienawidzę samej siebie. Jestem nerwowa i bywam dla ciebie niesprawiedliwa. Traktuję cię o ziemdę, na przykład ostatniej nocy. Nie martw się o to. Znam cię i dlatego kocham. Dziękuję. Że powinnaś czasami podzielić się ze mną swoimi kłopotami. Mam ci opowiadać o swojej pracy? Wolę inne tematy. Ale jeśli chcesz rozmawiać o interesach, być może czegoś się nauczę. To o tym właśnie chciałam porozmawiać. O interesach? O jednym konkretnym. Nigdy o nic cię nie prosiłam. Spóźniłaś się. Tak, coś mnie zatrzymało. Niepunktualność to brak szacunku w stosunku do innych.
Świadczy o egoizmie i braku organizacji. Czy ktoś egoistyczny i zdezorganizowany może być atrakcyjny? Nie. Spóźniłam się, bo nie wiedziałam, co na siebie włożyć. Nie podobają ci się moje ciuchy. W porządku. Nie martw się. Musisz tylko docenić wagę czasu. A teraz chciałbym, żebyś się rozebrała. Założyć szlafrok? Nie. Wrócił późno i czuć było od niego alkohol. Na pewno trochę wypił. Nigdy nie robił tego w tygodniu. Mam złe przeczucia. Chela, powiedz, co mówią karty. Twoje przeczucia są uzasadnione. Widzę kobietę. Co mam robić? Nie chcę stracić męża. Przynieś mi coś, czego wczoraj używał. Koszulę, pasek, chustkę. Coś, co miał, gdy był z nią. A wtedy karty powiedzą mi dokładnie, co się dzieje. Y así sabremos lo que está pasando realmente. Ya. Już. ¿Te gusta? ¿Nie podoba ci się? La ropa está Kostium bien. Jest w porządku. El marco nunca Oprawa nie może przyćmiewać dzieła. Con el cuadro. Kiedy dzieło sztuki jest wyjątkowo cenne, oprawa musi być skromna, by wydobyć jego piękno. Nie czuję się w tym zbyt dobrze. Nie pasuje do mnie. Postarzam mnie. Wyglądam jak stare babsko. Zaufaj mi. Kto się na tym zna, ty czy ja? Ty. Wybacz. Przywykniesz. W kostiumie poczujesz się równie swobodnie, jakbyś była nago. Patrz. Co dla ciebie mam? A ver. Muy bien. Znakomicie. Muy bien. Teraz trzeba zmienić fryzurę i makijaż. Peinado i con el maquillaje. Rozumiem, że mam zmienić styl, ale kiedy zrobisz mi operację? Por favor, cierpliwości. Już wkrótce. Uroda to skomplikowana sprawa. Zbiór czynników tworzących harmonijną całość. Es un conjunto de factores que unidos forman un todo armónico. ¿Comprendes? ¿Rozumiesz? Confía en mí. Zaufaj mi. Uczynię z ciebie najpiękniejszą i najbardziej pożądaną kobietę w kraju. Nie sądzisz, że ta inwestycja jest trochę ryzykowna? Gdyby była ryzykowna, nie zawracałabym ci głowy. Wiesz, że lubię wieść spokojne życie dzięki odsetkom bankowym od kapitału, które otrzymałem w spadku. Odsetki to za mało. Chcę, żebyś pomnożył swój kapitał. Poczujesz się pewniejszy, lepszy od innych. Chcę ci pomóc. Nie chcę być pasożytem. Mężczyzną na garnuszku swojej żony. Obiecuję, że do tego nie dojdzie. Nie wierzysz w moje doświadczenie? Ależ wierzę. To naprawdę dla ciebie takie ważne? Bardzo. Nie wiesz, jaką sprawisz mi przyjemność, powierzając mi swoje pieniądze. Jeśli to dla ciebie takie ważne... Dobrze. Zgadzam się. Kup te akcje. Dziękuję ci. Pablo, wygraliśmy. To strzelił gola? Bolicie. Nie patrzysz? Zamyśliłem się. Gracie naprawdę dobrze.
Więc nie zasypiaj. Co ci jest? Źle wyglądasz. Nie jesteś przypadkiem chory? Nic mi nie jest. Zaraz będzie lepiej. No to fajnie. Wracam do gry. Udało się. Przekonałam Benjamina, żeby kupił akcję Miller's Cross. Znakomita decyzja. Widzę, że ma pani moc przekonywania. W końcu wyszłam za niego. Jaka to będzie suma? Wszystko. Takiej okazji nie wolno przepuścić. Przekonałam go, żeby opróżnił konta bankowe i zainwestował w akcje. Znakomicie. Gratuluję. Wiem, że was zaniedbałam. Zapomniałaś o nas. Nigdy. Ale tyle się wydarzyło. On jest taki przystojny, taki słodki. Po rozmowie z nim jestem w siódmym niebie. Z czyjego powodu jesteś w siódmym niebie? Co się stało? O kim mówisz? O nikim. Usiądź. Bawiłam się kukiełkami. Zawsze z nimi rozmawiam. Jak podczas przedstawienia. Przestań. Lucia widziała, jak rozmawiałaś z José Antoniem. Podoba ci się? Nie. Nie bądź nieśmiały. Nie powiesz chyba, że José Antonio nie jest przystojny. Jest kochany, zabawny, sympatyczny. Tak. Ale nigdy z nim nie rozmawiam. Lecz go znam. Jest osobistym asystentem mojej matki, która nie daje mu ani chwili wytchnienia. Zauważyłam. O co chodzi? Czemu tak na mnie patrzysz? Tak sobie. Mogę ci udzielić rady? Lepiej nie zbliżaj się do José Antonia. To by się nie spodobało mojej matce. Zazdrośnie strzeży swoich pracowników. Chce mieć ich tylko dla siebie. Chyba nie chcesz zadrzeć z mamą. Ależ nie. Nie chcę gniewać cioci Lucrecji. Dziękuję za radę. Nie ma za co. A jak ci się układa z narzeczonym? Z Renzem? Dobrze, dziękuję. Rzadko się widujecie. Do tej pory go nie poznałam. Mała strata. Muszę już iść. Chciałam cię tylko uprzedzić, żebyś nie miała kłopotów z moją matką. Jeszcze raz dziękuję. Mało brakowało, co? Feliksie, chcę, żebyś natychmiast podjął pieniądze. 650 tysięcy dolarów. Tak, z mojego osobistego konta. Wszystko w porządku. Lucrecja jest przy mnie. Nie ma problemu. Chcę, żebyś natychmiast kupił te akcje. Tak, Miller's Cross. Co?
Jesteś pewien? Tak, Miller's Cross. Chwileczkę. Felix mówi, że to nie jest dobra inwestycja. Te akcje tracą na wartości. Nie zanosi się na to, żeby poszły w górę. Na Boga. Nie możesz mi zaufać? Bardziej wierzysz pracownikowi niż swojej żonie? Czyż nie udowodniłam ci przez tyle lat, że znam się na interesach? Zawsze warto kogoś spytać. Od miesięcy śledziliśmy wahania kursu tych akcji. Przegapisz złoty interes. Tylko nie mów potem, że cię nie uprzedzałam. No dobrze. Feliksie, wybacz. Chcę, żebyś podjął pieniądze i kupił akcję. Powiadom mnie, kiedy to zrobisz. Tak, dziękuję. Gratuluję ci. Cieszę się, że zaryzykowałeś. Nie pożałujesz. Za kilka dni cena tych akcji wzrośnie kilkakrotnie. Mam nadzieję. Zainwestowałem wszystko, co posiadam. Smok, zionie ogniem. Wybacz, myślałam, że to moja mama. Pewnie jest w kuchni. Co to za lalki? Moje pacynki? Sama je zrobiłam. Mogę? Oczywiście. Mama mówiła, że to była twoja praca, tak? Tak. Trochę za nią tęsknię. Lubiłam wymyślać bajki i zabawiać się nimi dzieci. To miła praca. Jak się miewasz? I zadarłaś gdzieś z tą jędzą? Dzięki Bogu nie. Wiesz, kto ze mną rozmawiał? Fernanda. Fernanda? Czego chciała? Uprzedziła mnie, żebym nie rozmawiała z José Antonio Wilsonem, asystentem cioci Lucrecji. Dlaczego? Dziś rano rozmawiałam z nim w ogrodzie. Jest taki miły i słodki. Powiedziała mi, że ciotka się pogniewa, jeśli będę z nim rozmawiała, bo nie lubi, żeby zawracano mu głowę w godzinach pracy. Uwierzyłaś jej? A dlaczego nie? Nie, nic. Poszukam mamy. Zaprosiła mnie do japońskiej restauracji. Co ty na to? Ciotka Lucrecja? Dziwne. Z jakiego powodu? Żeby podziękować mi za opiekę nad bratem. Potrafiła docenić moją pracę. Doceniła mnie. Ja też cię cenię. Ale ciotka Lucrecja? Ona niczego nie robi bez powodu. Lepiej uważaj. Mam uważać? Zaprosiła mnie tylko na obiad. Chcę porozmawiać. Nie podoba mi się to. Podejrzana sprawa. Gniewasz się, że umówiłam się z twoją ciotką? Nie gniewam się, tylko się martwię. Salut. Salut. Znakomite pisko. Mosto Verde. Jedno z lepszych produkowanych przez firmę Mistral. Widzę, że znasz się na pisko. Pracowałeś dla któregoś z producentów? Nie. Pewien mój przyjaciel nauczył mnie odróżniać dobre pisko. Takie jak to. Wznieśmy toast za nową inwestycję. I za twoje zaufanie, kochanie. Przepraszam. Czego chcesz? Jestem zajęta. To pan Bellido. Mówi, że to pilna sprawa. Co on tu robi? Po tym, co mi powiedział? Lucrecia, uspokój się. Znieważył mnie, oskarżył o kradzież. Pan Bellido bardzo się na mnie gniewa. Lepiej, żebym poszedł do biblioteki. Nie musisz. Nie zamierzam rozmawiać z Herardem. Pewnie przyszedł zawrzeć pokój. Co mam powiedzieć panu Bellido? Że jestem zajęta. Czy chcesz tego, czy nie, musimy porozmawiać. Mam dla was ważną wiadomość. Możemy przystąpić do odczytania testamentu.